Kierujemy do władz powiatu żyrardowskiego na czele ze starostą panią Beatą Schneider, wicestarostą Krzysztofem Dziwiszem, przewodniczącym rady powiatu Klaudiuszem Stusińskim wraz z radnymi. Witamy także gospodarza miasta Mszczonowa, burmistrza Józefa Grzegorza Kurka, radnych miasta Mszczonowa, czcigodnych księży proboszczy parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela i świętego Ojca Pio, dyrektorów jednostek samorządowych, dyrektorów szkół, dyrektora mszczonowskiego OSIR-u, który będzie z nami współpracował, pana Michała Szymańskiego i wieloletniego dyrektora liceum, pana Bogdana Laskowskiego wraz z małżonką. Przedstawicieli mediów, a także wykonawców obiektu, przedstawicieli firmy Gardenia. Słowa podziękowania należą się także państwu Zygmuntom, którzy wsparli finansowo organizację dzisiejszego pikniku oraz firmie Fresh Fruit z państwa zdzieszyńskich. Gorąco witamy, proszę państwa, tych, dzięki którym obiekt ten powstał. Starostę Wojciecha Szustakiewicza, niestety nieobecnego dzisiaj wicestarostę Grzegorza Dobrowolskiego oraz członków zarządu powiatu poprzedniej kadencji, a także dyrektora Wydziału Oświaty, pana Adama Lemiesza. 14 czerwca to ważna data dla naszych szkół i społeczności lokalnej. Obiekt ten będzie służył liceum i zespołowi szkół, a w godzinach popołudniowych także mieszkańcom miasta. Na taki obiekt sportowy z utęsknieniem czekali przede wszystkim uczniowie. Spotykamy się dziś, aby uroczyście go otworzyć i poświęcić. Mamy nadzieję, że będzie on miejscem, gdzie nie jeden młody talent sportowy rozwinie swoje skrzydła i przyniesie chlubę społeczności gminy i powiatu. A mottem niech będą słowa Jana Pawła II. Sport ujawnia nie tylko bogate możliwości fizyczne człowieka, ale jego zdolności intelektualne i duchowe. Jest radością życia, zabawą, świętem, a więc jako taki powinien być ceniony. Dziękuję. Zapraszamy do zabrania głosu starostę powiatu żyrardowskiego, panią Beatę Schneider. Szanowni państwo, chciałam powiedzieć, że w ogóle nie znam się na takich obiektach jak to boisko, ale znam kilka faktów. Mianowicie te fakty są takie, że jest to boisko wielofunkcyjne. Znajduje się tu boisko do koszykówki, do siatkówki, do nogi, coś pominęłam, bieżnia, punkt skoku w dal, wzwyż i siłownia zewnętrzna. Jeszcze znam taki fakt, że to wszystko zostało zbudowane ze środków budżetu powiatu żyrardowskiego, które opiewały na sumę około 2 miliony 200. I tu w tym miejscu chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować zarządowi ubiegłej kadencji, pani skarbnik, panu dyrektorowi Lemieszowi, ponieważ to dzięki tym ludziom właśnie taki obiekt w Mszczonowie powstał. Ja teraz mam ogromne szczęście i radość z odbierania tej inwestycji. Moi drodzy,
Jest to pierwszy obiekt tego typu w Mszczonowie, w samym mieście Mszczonów. Został on oczywiście zbudowany z myślą o młodzieży szkolnej z naszych dwóch powiatowych szkół. Niemniej jednak dzięki porozumieniu z miastem Mszczonów, z panem burmistrzem, z Radą Miejską Mszczonowa będą z tego obiektu mogły korzystać wszystkie osoby mieszkające na ziemi mszczonowskiej. I jest to, myślę, że taki bardzo duży dar, ponieważ nie tylko będą się możliwości sportowe coraz większe podnosiły właśnie naszej młodzieży szkolnej. Dzisiaj mieliśmy galę sportu w Żardowie, galę sportu powiatu żardowskiego i szkoły mszczonowskie również odebrały parę nagród. Obiecano mi, że za rok będzie dużo lepiej, ponieważ teraz jest boisko, ale również mieszkańcy będą mogli spokojnie z tej infrastruktury, z tych dobrodziejstw korzystać. Tak jak tutaj powiedziała pani dyrektor, słowa Jana Pawła II, dzisiaj też już o tym wspominałam, że to nie tylko sport, to nie tylko wygląd zewnętrzny, który jest teraz tak ceniony w tych czasach, ale przede wszystkim nasz intelekt, siła walki, możliwości, odporność, gra fair play i wszystkie wartości, które każdy z nas powinien wykorzystywać w dorosłym życiu. Jeszcze raz gratuluję, a chciałam jeszcze, znam jeszcze jeden fakt. To boisko zaczęło być budowane w kwietniu 2018 roku. Proszę Państwa, rok czasu słyszałam o doskonałej współpracy z projektantami, z wykonawcami i życzę wszystkim nam, aby każda inwestycja właśnie w takim dobrym klimacie przebiegała. Jeszcze raz gratuluję wszystkim, którzy dołożyli się do powstania tego pięknego obiektu i za wszystko dziękuję i zapraszam zarówno młodzież, jak i mieszkańców gminy Mszczonów do korzystania z tego boiska. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy bardzo. A teraz głos zabierze przewodniczący Rady Powiatu, pan Klaudiusz Stusiński. Witam wszystkich Państwa zgromadzonych tutaj. Ja dzisiaj występuję w podwójnej roli przewodniczącego Rady Powiatu, ale również wieloletniego, z ponad 20-letnim stażem nauczyciela wychowania fizycznego tej szkoły. Jak przyszedłem tutaj do pracy, na miejscu, gdzie teraz jest boisko, był stary park. Kiedyś był piękny, z alejkami, z ławeczkami. Natomiast im dalej był starszy, tym bardziej był zaniedbany. Szkoły nie było stać na utrzymanie tak wielkiego parku. I on po prostu dziczał. Zarastał dziką roślinnością, gdzie szkoła, miasto czy powiat z czasem tą roślinność usuwali. Na początku XXI wieku, kiedy dyrektorem jeszcze tej szkoły był pan Bogdan Laskowski, powstała taka myśl, żeby właśnie na tym terenie powstało boisko szkolne. Bo takiego boiska tu przy szkole nie było. Było ono kiedyś w miejscu, gdzie stoi zespół szkół rolniczych, a kiedy szkoła została zbudowana, tu nie było boiska. Boisko asfaltowe, które stało obok, nie spełniało swojej funkcji. Było stare, popękane i niebezpieczne. Tak jak już powiedziałem, na początku XXI wieku pojawiła się taka myśl, żeby to boisko powstało. Nawet wtedy pewne kroki zostały poczynione. Starostą wtedy był pan Wojciech Szustakiewicz i już takie rozmowy były. Natomiast w tamtym czasie placówki oświatowe, ich infrastruktura wymagała wielu remontów, napraw, rozbudowy i ze zrozumiałych względów boisko schodziło na plan dalszy. No ale w końcu nastała piąta kadencja, 2014 rok i ówczesny zarząd z panem Wojciechem Szustakiewiczem na czele postanowili, że w piątej kadencji ten obiekt zostanie zrealizowany i umieścili pierwsze środki, pierwsze ruchy zostały poczynione, żeby ten obiekt był zbudowany. A mianowicie powstała grupa robocza, konsultacyjna, która była to wiosna 2015 roku. Grupa konsultacyjna, w której skład wchodzili członkowie zarządu, nauczyciele, moja skromna osoba wychowania fizycznego, pan dyrektor Lemierz, pani skarbnik również i powstały myśl, jakby tu ten obiekt zrealizować.
Doszliśmy do wniosku w czasie tych rozmów, tych spotkań konsultacyjnych było kilka. W trakcie ich trwania doszliśmy do wniosku, że teren jest tak duży, że właściwie tu nie powstanie boisko szkolne, ale mały, jak widzicie Państwo, stadion sportowy. Szkolny stadion sportowy, jakiego nie ma w promieniu kilkudziesięciu kilometrów w powiecie żardowskim. Bieżnia, czy jest to bieżnia do biegów długich, czy do biegów krótkich, powróciła do Myszczonowa po 25 latach. W końcu można uprawiać lekkoatletykę w mieście Myszczonowie i okolicach. Myślę, że szkoły będą również korzystały, podstawowe z okolicy, z tego obiektu. Grupa konsultacyjna, tak jak powiedziałem, doszła do wniosku, że trzeba ten obiekt, teren wykorzystać maksymalnie, jest on duży, więc doszliśmy do wniosku, że nie będzie to jedno boisko, a jak widzicie Państwo, dwa boiska wielofunkcyjne, bieżnia i tak dalej, i tak dalej. O tym szerzej, co tu jest, co tu można uprawiać, powie Pan wicestarosta. W 2000, ja będę troszkę dublował to, co powiedział Pani starosta, natomiast chcę rzeczywiście powiedzieć, że środki były szukane. Nie było łatwo, bo wiadomo, że budżet starostwa nie jest z gumy. Natomiast trzeba to podkreślić, że starostwo zrealizowało tę inwestycję w 100% ze swoich środków. Także tutaj, panie starosto Wojciechu Szczytkiewiczu, bardzo panu za to dziękuję, że ta myśl powstała i 1 bodajże kwietnia w prima aprilis, ale to nie był żart, weszła ekipa budowlana i w ciągu bodajże 6-7 miesięcy w 95% ten obiekt zrealizowała. Przeszkodziła tylko pogoda, ponieważ tu nawierzchnia, którą jest pokryte to boisko, musi być kładziona w odpowiedniej wysokiej temperaturze plusowej. Więc zostało to przerwane i na wiosnę tego roku skończone, także w niecały rok ta ponad 2-milionowa inwestycja została zrealizowana. No i ta olbrzymia wartość tego boiska, że uczniowie tych dwóch szkół, Liceum Ogólnokształcącego imienia Szarych Szeregów i Zespołu Szkół we Myszczonowie będą mogli z tego obiektu korzystać. A następną wartością, co już pani starosta mówiła, olbrzymią wartością jest to, że dzięki panu burmistrzowi Grzegorzowi Kurkowi zostało podpisane porozumienie. Miasto bierze ten obiekt w godzinach pozaszkolnych, poza pracą szkoły, pod swoją pieczę. Także mieszkańcy miasta i gminy Myszczonów będą mogli z tego obiektu w tym czasie korzystać. Mieszkałem na tym osiedlu tutaj 30 lat. I muszę powiedzieć, że łza się kręci wokół, bo taki obiekt tutaj, nigdy takiego obiektu tu nie było. Naprawdę dzieci z tego osiedla, a drugiego północna, będą miały dosłownie kilkadziesiąt metrów do tego, żeby spędzać tutaj należycie, odpowiednio i sportowo czas. Nie będą się szwendały gdzieś po zagajnikach i zakamarkach, natomiast na sportowo będą spędzały czas wolny, czy z rodzicami, czy same. Także jeszcze raz bardzo dziękuję poprzedniemu zarządowi z panem starostą Wojciechem Szczytkiewiczem na czele, że tą inwestycję rozpoczął i w większości zrealizował. Natomiast obecnemu zarządowi, panie Beacie Schneider, panu wicestaroście Krzysztofowi Dziwiszowi, pani skarbnik, panu Adamowi Lemyszowi, dyrektorowi, który przeprowadził tą inwestycję wzorowo, bo muszę powiedzieć, że sprawdzało mi się z nim bardzo dobrze. Wzorowo przeprowadził tą inwestycję, jeśli chodzi o dokumentację. No i firmie Gardenia, która rzeczywiście była zawsze na wezwanie. Nie było żadnych problemów, szybko, rzetelnie i bardzo dobrze zrealizował ten obiekt. I jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego obiektu. A młodzieży, szkół i mieszkańcom miasta i gminy Myszczonów życzę, żeby jak najwięcej i z poszanowaniem korzystali z tego obiektu. Dziękuję.